No, musimy pamiętać o tym, że jest to nieodzowny element krajobrazu piłkarskiego w Polsce. Nieodzowny, ale jednocześnie bardzo ważny, bardzo istotny. Jest to tak naprawdę bezpośrednie zaplecze dla wielu młodych zawodników, którzy nie mogąc kontynuować swoich karier piłkarskich na wyższym poziomie, próbują swoich sił właśnie w piłkarstwie amatorskim, ale stamtąd też osiągają sukcesy. Więc myślę, że jest to ważna rzecz, ważny element, ważny odcinek pracy, któremu trzeba poświęcić naprawdę bardzo dużo uwagi. No i wskazać wyzwania i podpowiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Trener Marcin Włodarski oraz trener Bartosz Zalewski są to trenerzy z bardzo wysokiej półki, od których można bardzo dużo się nauczyć, dostać odpowiednie cenne wskazówki i ja osobiście jestem z tego mega zadowolony, bo wiem, że od takich ludzi bardzo dużo można wyciągnąć. Obecnie pracuję w A-klasowym zespole Sanoczanki Święte. Cel, który jest przede mną podstawiony, to jest awans do klasy okręgowej. Dziękuję za zaufanie, ponieważ jest to mój pierwszy seniorski klub. Chciałbym podziękować prezesowi Krzysztofowi Gawłowskiemu za danie szans. Od czegoś trzeba zacząć i uważam, że dzisiaj naprawdę na zajęciach z trenerem Zalewskim bardzo dużo takiej cennej, praktycznej wiedzy, która na pewno zaowocuje.